dzisiaj przychodzę z tematem, wokół którego narosło wiele niejasności czy wręcz mitów, a chodzi o szczepienia w ciąży. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja nazywam się Olga Sierpniowska, a Ty oglądasz kanał Gdzie Polek? Pokutuje przekonanie, że w ciąży absolutnie nie wolno się szczepić. Przyszłe mamy podchodzą więc do tego zagadnienia z wielką rezerwą i raczej nie szukają informacji na ten temat. Czy słusznie i jaka jest prawda? Czy w ciąży można się szczepić? Nie jest prawdą, że w ciąży nie można przyjmować żadnych szczepionek. Faktem jest natomiast, że kobietom ciężarnym można proponować te szczepionki, które określane są jako zabite. Zawierają one całkowicie zneutralizowane drobnoustroje lub tylko ich fragmenty. Ciężarnym nie podaje się natomiast szczepionek tak zwanych żywych, które zawierają drobnoustroje osłabione, ale jednak zdolne do namnażania się w organizmie. Zaliczamy tutaj szczepionkę MMR, czyli przeciwko odrze, śwince i różeczce, przeciwko gruźlicy, czyli szczepionkę BCG, czy przeciwko ospie wietrznej. W ich przypadku istnieje bowiem, wprawdzie teoretyczne, ryzyko wywołania zakażenia u płodu. Ale wróćmy do tych preparatów, które są w ciąży zalecane. Jakie szczepienia warto w czasie ciąży wykonać? Rekomenduje się, aby pacjentki w ciąży szczepiły się przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko krztuścowi, zwanemu również kokluszem. Inne szczepionki inaktywowane mogą być podawane w takich sytuacjach, kiedy istnieją ku temu szczególne wskazania, na przykład kiedy kobieta została narażona na zakażenie lub kiedy planuje podróż do rejonu, w którym dana choroba stanowi istotne zagrożenie epidemiczne. Dlaczego warto wykonywać szczepienia zalecane w ciąży? Zachęca się ciężarne do szczepienia się przeciwko grypie sezonowej, ponieważ u nich choroba może mieć wyjątkowo ciężki przebieg i groźne powikłania. Dla samej ciąży może również wiązać się ze zwiększonym ryzykiem poronienia lub przedwczesnego porodu. Co ważne, przeciwciała od mamy mogą także chronić dziecko przez pewien czas po porodzie. Jeśli chodzi natomiast o krztusiec, to ta choroba jest bardzo groźna dla noworodków i niemowląt. Maluch może być zaszczepiony dopiero w drugim miesiącu życia, tak wynika z kalendarza szczepień ochronnych. Zaszczepienie mamy pomiędzy 27 a 36 tygodniem ciąży powoduje, że wyprodukowane przez nią przeciwciała przechodzą przez łożysko i chronią dziecko już od momentu porodu do czasu, aż będzie ono mogło samodzielnie przyjąć szczepionkę. Szczepienie chroni oczywiście także mamę przed krztuścem. Tutaj warto zaznaczyć, że ta odporność nabyta w dzieciństwie stopniowo wygasa i jeżeli nie było doszczepiania, to w wieku rozrodczym jest ona już praktycznie zerowa. Na koniec najbardziej chyba aktualny temat, czyli czy można szczepić się przeciwko COVID-19 będąc w ciąży. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w kwietniu 2021 opublikowało stanowisko, w którym rekomenduje szczepienie kobiet ciężarnych przeciwko COVID-19. Decyzję tę uzasadniono faktem, że ciężarne są w grupie ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, a nie ma jednocześnie żadnych danych wskazujących, aby szczepienie było dla nich mniej bezpieczne lub aby w jakikolwiek sposób zagrażało nienarodzonemu dziecku. Niemniej w tych rekomendacjach jest też takie zalecenie, aby każda kobieta decyzję o szczepieniu podejmowała indywidualnie po rozmowie ze swoim ginekologiem. Te zalecenia sugerują także, aby jeśli jest taka możliwość, szczepienie wykonywać nie w tym pierwszym etapie ciąży, chyba że okoliczności powodują, że kobieta jest w grupie dużego ryzyka zakażenia, na przykład w związku z wykonywaną pracą. Z mojej strony to już wszystko, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szczepień w ciąży, na przykład na temat tego, czym jest strategia kokonowa albo jak może wyglądać przyszłość szczepień kobiet w ciąży, to zachęcam Cię do sprawdzenia tego na stronie gdziepolek.pl, gdzie znajdziesz dedykowany artykuł. Są tam oczywiście także inne ciekawe materiały na temat szczepień. Na koniec mam też do Ciebie prośbę. Jeśli jesteś kobietą w ciąży, przygotowujesz się do ciąży, a może niedawno urodziłaś,
zostaw proszę w komentarzu informację, czy Twój ginekolog albo inny pracownik ochrony zdrowia poruszył w ogóle z Tobą temat szczepień w ciąży. Jeśli oglądasz ten film z innego powodu, to oczywiście też zachęcam Cię do zostawienia swojego komentarza pod tym nagraniem. Tymczasem gorąco pozdrawiam, trzymaj się i do zobaczenia.